Witam moi drodzy na moim kanale. No dzisiaj bardzo zgniły dzień. Nadaję z samochodu, bo u mnie w domu lekki Saigon, bo dzieciaki biegają, krzyczą. Więc chciałam Wam coś powiedzieć na temat tej plagi wirusa, który jest w Chinach. Przez ostatnie 2 dni spotkałam około 26 uczniów, bo ucząc angielskiego przez internet, lekcje są dość krótkie, jakieś 25 minut trwają, więc w ciągu dnia mogę i 13 osób spotkać, mogę i więcej, ale nie chce mi się wcześniej wstawać. Dzisiaj na przykład zaczęłam o 6 rano. Śledzę też jakby trochę tam internetowe strony. Uruchomili się Polacy, którzy mieszkają w Chinach, twierdząc, że nic aż tak złego się nie dzieje. Ja nie wiem, co piszą w polskich mediach, bo w ogóle nic nie czytam, żadnego Onetu nie wrzucam, więc nie wiem. Mogę Wam powiedzieć, co się dowiedziałam od kolejnych osób, które przez te 2 dni spotkałam. Oczywiście, jeżeli są to jakieś małe dzieci, 7-8-letnie, no to od nich się za dużo nie dowiem, ale od nastolatka, który ma 13 lat, całkiem sporo. Więc spotkałam znowu dziewczynkę, która mówi, że już 11 dni z domu nie wychodzi, już jest sfrustrowana, bardzo chciałaby powrócić do szkoły. Jej rodzina jakby zamawia tylko jedzenie przez internet. Reszty dopytuję, powiedzieli, że jedna też mi powiedziała, że dzisiaj musiała jej mama z tatą wyjść po jedzenie, ale też przez ostatnie 10 dni na dworze w ogóle nie byli. Powiem Wam szczerze, że oni zrobili zakupy na swoje te święta, które teraz były, ale jakby ja mam zapędy preperskie, ale nie potrafię kupić rzeczy na 10 dni, a oni już koczują w tych domach długo, dużo dłużej niż 10 dni i większość z nich powiedziała mi, że nadal mają zapasy jedzenia i nie muszą wychodzić, więc dla mnie to jest coś bardzo niespotykanego, bo ja u nas, wiecie, jak 3 dni sklepy mają zamknąć na 2 czy 3 dni, no to po prostu wszystko ludzie wymiatają z półek, a potem już po tych 3 dniach znowu są w sklepach. Ci ludzie siedzą i on dopytuje ich, mają jedzenia na nie wiem na jak długo jeszcze, ale większość z nich ma wystarczająco jedzenia. Rozmawiałam też z moim takim uczniem z Szanghaju. No i powiedział mi, że taką, nie wiem, anegdotkę chyba to miała być, bo nie wiem, czy mieliśmy się z tego śmiać, bo ja ogólnie nie wiem, jak na to reagować. Niektórzy wyglądają na bardziej przerażonych, inni na mniej, więc anegdotka była taka, że co w Szanghaju jest w sklepach? No, ponoć w Szanghaju są tylko Wuhan noodles, więc tylko makaron z Wuhan, którego nikt kupować nie chce. No, osobiście się nie dziwię, ale ja też oglądam filmiki jednego pana, który koło Szanghaju mieszka i nagrywa filmiki na YouTubie i wchodzi do sklepów i twierdzi, że w sklepach jest wszystko. Zresztą on nie twierdzi, bo pokazuje, że w sklepach jest wszystko. No więc nie wiem, może w Szanghaju tego nie ma. Dzieciaki nadal mają odwołane zajęcia w szkole do 17 lutego, ale tak naprawdę oni mieli iść do szkoły, większość z nich około 9 lutego po tych swoich feriach zimowych. Więc jak na razie jest tylko, mają to przedłużone o jeden dodatkowy tydzień. No ale fakt, no ale wiecie, no nudzi się człowiek, jak siedzi w domu i na dwór w ogóle nie może wyjść. Także ci moi znajomi, których no niektórych znam nawet dość dobrze przez te ostatnie lata, kiedy się z nimi komunikuję przez internet, ogólnie nie wpadają w paranoję. Jak wychodzą, to zakładają maseczki, ale tak jak mówię, z 26 rodzin, oczywiście też nie wszystkich zapytałam, bo dzieci te mniejsze nie pytałam, ale tylko 2 rodziny gdzieś tam wychodziły, mama z tatą, na jakieś zakupy, reszta jest w domach. No ale też im
się tak szczerze mówiąc nie dziwię. Oni mówią, że jak oni mówią, że mieszkają w małym mieście, no to dla nich małe miasto to jest około, jak sprawdzam, około 5 milionów ludzi. No i w tych miastach, jak czasami też dopytuję, jakie zarażenia są, to twierdzą, że nie wiem, 20 osób. No ale wiecie, 20. Pewnie są to też niepotwierdzone informacje. No i no 20 osób w 5-milionowym mieście to nie jest tak dużo. Ci Polacy na tych grupach jakichś tam facebookowych piszą, że no tak jak jest to przedstawiane w mediach w Polsce, że półki są puste, nic nie ma, to jest w ogóle totalną nieprawdą. Tak jak mówię, ten pan pokazuje te filmiki i faktycznie nie jest tą prawdą, ale ja też nie wiem, co w Onetach piszą i innych interiach, bo w ogóle tego nie czytam, dowiaduję się tylko to, co wiem z tego internetu. Ja się specjalnie jakoś na tą apokalipsę nie przygotowuję, nie wiem jak wy, napiszcie w komentarzach. Tak zastanawiam się, czy coś robić, czy nie, no ale jeżeli oni tam są dość spokojni, no to nie wiem, czy my tutaj powinniśmy jakąś specjalną paranoję popadać. No więc to tyle. No ci moi, których tam znam internetowo, Chińczyków, no na pewno są zaniepokojeni, wiadomo, ale jakby... Dopytywałam, tak jak mówiłam chyba w drugim filmiku, że tylko jeden chłopiec, jego rodzina jest z Wuhan, on mieszka w Europie, no i jego ciotka zachorowała. Jak go spotkam następnym razem, może się tam spróbuję dopytać, co z ciocią. Nie wiem, czy to będzie dobre, czy złe, przemyślę jeszcze to, ale cała reszta dopytuje, czy znają kogoś, kto jest chory, nie znają nikogo, kto jest chory. Ktoś mi mówił, że taty kolega jest w Wuhan, ale jest zdrowy. Więc jakby no oni sami w swojej, zawsze pytam, czy w rodzinie ktoś jest chory, czy coś, nie, żadnych zachorowań w ich rodzinach nie było, tak jak mówię, tych dzieciaków spotykam dość sporo. Więc tyle na dzisiaj, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, nie wiem, czy wysłuchaliście do końca, pewnie nie, bo to już jest znowu 7 minut, życzę miłego dnia i miłego weekendu.